Nasi goście na przedsobolów po 9 kolejkach zajmują 11 miejsce w tabeli. Dąbrowia po 9 spotkaniach zajmuje 3 miejsce w tabeli z 18 punktami. Brat drużyny gospodarzy z numerem 1 Nowak Mariusz, z numerem 2 Cielczyk Tomasz, z numerem 7 Cielczyk Jakub, z numerem 3 Białas Marcin. Kapitan drużyny z numerem 14 Chwałek Arkadiusz, numer 6 Czupryna Paweł, numer 4 Liro Damian, numer 8 Klimaj Konrad, numerem 9 Medalan Kamil, numerem 11 Nowak Artur, numerem 13 Wróbel Piotr. Na ławce rezerwowych drużyny gospodarzy z numerem 12 Grabka Przemysła, 16 Nagórzański Sewery, 17 Aksanin Michał, 20 Jurek Łukasz, 19 Jurek Łukasz, 20 Chwałek Damian. Piła, dawaj Arka! Graj! Ale!
i został usłany do spotkania z szczelcem pierwszej bramki dla drużyny Dąbrowy, zawodnik z numerem 9, Bendola Kamil. 29 na pewno. Druga minuta spotkania z Szczelcem. Drugiej bramki dla drużyny Dąbrowic, zawodnik z numerem 7, Jakub Cielczyk. Dwa 0 z Szczelcem. Pierwszej bramki dla drużyny Dąbrowic, Bendala Kamil z numerem 9 i druga bramka z numerem 7, Cielczyk Jakub. I ponownie serdecznie zapraszam wszystkich kibiców na godzinę 17 na naszą halę sportową. Odbędzie się tam mecz kadra Polski juniorek w piłkę ręczną przeciwko kadrze Węgier juniorek w piłkę ręczną. Wstęp wolny, serdecznie wszystkich zapraszam. Jutro o godzinie 10 jest rewanż tego meczu, natomiast na naszym stadionie jutro o godzinie 11 nasze młodziki grają z Hutnikiem Kraków, gdzie również serdecznie wszystkich zapraszam. Ja się
Zakończyło się spotkanie MLKS Dąbrowia w meczu Cobolów, wynik spotkania 3-1. Jest to również mecz pucharowy.